Wczoraj 6 listopada w Cieszyńskim Teatrze spotkali się sympatycy zespołu Varius Manx i Kasi Stankiewicz. Cieszyn znalazł się na ich trasie koncertowej. Wiosną tego roku ukazał się bowiem ich wspólny album End. Jest to pierwsza studyjna płyta zespołu od 7 lat. I niesamowite, słuchajcie, jest to, że my też nie spodziewaliśmy się z zespołem, Kasia i zespół, że jeszcze kiedykolwiek staniemy razem na scenie. A 3 lata temu los nas połączył znowu. Mieliśmy zagrać tylko 8 koncertów na 25-lecie zespołu Varius Manx, ale się okazało, że nasza cudowna publiczność w całej Polsce i chyba nie tylko, jak się okazało, potrzebuje takiej muzyki. To bardzo było nadziejne i przyjazne i przyjemne dla nas, twórców. I cóż, okazało się, że te kilka koncertów przerodziło się w kilka lat współpracy. I nagraliśmy właśnie też tę płytę, która miała swoją premierę kilka miesięcy temu. I ona jest też w sumie, sam ten fakt i w ogóle ta muzyka są dla nas zdumiewające. Bardzo się cieszymy, a najbardziej, słuchajcie, cieszymy się z tego, że prawdziwi ludzie przychodzą na nasze koncerty, żywa publiczność i że mamy dla kogo grać. To jest wielkie szczęście i dziękujemy, że jesteście po prostu tak. W teatrze rozbrzmiewały nie tylko utwory z najnowszej płyty, ale także stare, dobrze znane przeboje. Za sprawą wideo rysunkowych wizualizacji wyświetlanych na 3 ekranach otaczających scenę było nastrojowo i bajecznie. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego Xpl Marta Szymik Telerz.